Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Ania. Dzisiaj trochę sobie do Was pogadam, bo jest kilka rzeczy, które chciałabym tutaj w tym filmie poruszyć, na ich temat troszeczkę z Wami porozmawiać. A rozpoczniemy od tego, że mój poprzedni film okazał się naprawdę dużym hitem na kanale. Jest bardzo dużo odtworzeń, jak na tą ilość subskrypcji, którą mam, i widzę, że temat diety niskowęglowodanowej bardzo Was interesuje. I to jest pierwsza kwestia, którą chcę tutaj z Wami omówić. Czy jesteście zainteresowani tym, abym więcej tego, jak się odżywiam, co gotuję, co kupuję, pokazywała w filmach? Czy to jest coś, co Was interesuje? Czy sami chcecie trochę obniżyć ilość przyjmowanych węglowodanów i szukacie jakichś inspiracji i może u mnie je znajdziecie? Mam w głowie kilka pomysłów na filmy, chociażby taki, w którym pokażę Wam takie podstawy żywieniowe, pokarmowe, które zawsze mam w kuchni, z których zawsze stworzę jakiś posiłek. Nawet jeżeli lodówka jest pusta, to jestem bezpieczna i wiem, że nie będę chodziła głodna. Więc od Was zależy, czy takie treści będą się pojawiały, czy nie. Dajcie mi znać na dole, bo to także jest jednocześnie moja droga do zawalczenia o siebie i powrotu do wagi sprzed ciąży. Ja nie będę się z tym spieszyła, to będzie długi proces. Wiem, że jeżeli robię coś na wariackich papierach, to jest ogromna szansa, że mi jednak to nie wyjdzie, więc wolę tutaj wszystko rozciągnąć w czasie, powolutku, żeby się zbyt szybko nie zniechęcić. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie padało, chociaż powiem Wam, pogoda w ostatnich dniach, jak nie tygodniach, jest fatalna tutaj w Anglii. Non-stop pada, a muszę wybrać się do Aldiego. Nie do Tesco, pamiętajcie, zawsze chodziłam do Tesco, ale tutaj, gdzie teraz mieszkamy, bliżej jest Aldi i Aldi, wydaje mi się, jest tańszy niż Lidl, co mnie bardzo dziwi, bo zawsze uważałam, że Lidl jest najtańszym supermarketem, a tu proszę, kupując tam rzeczy od jakiegoś czasu, widzę, że jednak te ceny są ciut niższe, a w dzisiejszych czasach każdy pens, każdy groszy się przecież liczy. Więc jeżeli uda nam się wyjść, to pokażę Wam taki mini haul tego, co kupuję. Te zakupy będą bardziej pode mnie, bo ja właśnie już powoli kończę swój zasób pokarmowy i muszę uzupełnić braki, więc będzie dużo sałaty i takich jeszcze innych rzeczy, które no, mam nadzieję, że w tym filmie jeszcze Wam pokażę. Kolejną kwestią jest... Głupio mi o tym mówić, bo w zeszłym roku bardzo często o tym wspominałam. Wspominałam o tym, że nagram film, który będzie taką jedną wielką recenzją wszystkich serów z witaminą C, które mam, których używałam w 2022 roku i niestety taki film się nie pojawi. Sytuacja się powtarza, mamy powtórkę z rozrywki, bo gdzieś posiałam wszystkie puste opakowania i nie mam pojęcia, gdzie one są. Bardzo możliwe, że znowu zginęły w akcji podczas przeprowadzki, ja ich po prostu nie mogę znaleźć. A co za tym idzie, także w tym pudełku, w którym znajdowały się wszystkie sera, bo wiecie, nawet jak nie mam opakowań, to ja pamiętam, co używałam i mogę także cofnąć się do filmików, w których mówię o tych serach i wklejać Wam tutaj gdzieś jakieś przebitki. Ale w tym pudełku, w którym właśnie były wszystkie fiolki, miałam także notatki a propos każdego jednego z nich. Ja nie pamiętam, słuchajcie, nie pamiętam, co tam było napisane. Gdzieś mi coś świta, ale to nie jest na tyle wystarczająca wiedza, na tyle wystarczająca ilość informacji, żebym mogła zrobić z tego film, bo po prostu nie chcę pominąć tutaj niektórych informacji i kwestii, które były właśnie spisane na tych kartkach i ich nie ma. Życie po prostu. No, przeprowadzka tutaj pokrzyżowała nam wiele planów. Jedną z kolejnych aktualizacji, którą chciałabym Wam pokazać w tym filmie, to jest aktualizacja tego, jak wygląda zaaranżowana ściana, która jest przede mną, na którą teraz patrzę. Mówiłam Wam, że będę dzieliła się z Wami takimi niuansami, małymi gdzieś aktualizacjami, update'ami, renowacją, tego typu sprawami związanymi właśnie z mieszkaniem tu i tam. Więc ściana jest już zaaranżowana i chciałabym poznać Wasze zdanie. Te żyrandole mi tutaj nie pasują. Ewidentnie trzeba będzie ich się pozbyć, więc proszę nie zwracajcie na jeden uwagi, który denerwuje mnie, tak samo jak grzejnik, o którym Wam mówiłam dawno temu. Ale zaraz Wam pokażę, jak całość wygląda. Jestem tego bardzo ciekawa, czy to jest Wasz gust, czy nie. Tam, taratam, mówiłam, że to tutaj absolutnie nie pasuje. Tak wygląda zaaranżowana
ściana jest duży zegar, z którym myślałam, że zejdzie nam więcej czasu, żeby ogarnąć wszystko tutaj dookoła, żeby był on naklejony tak jak trzeba, ale powiem Wam, jakoś sobie daliśmy radę i po bokach mamy dwie półki, na których stoją kwiatki. One są jeszcze malutkie, ale mam nadzieję, że mi urosną. Wiecie co, tutaj jest roślinka, która się nazywa Zizi Plant. Nie do końca wiem, jak ona nazywa się po polsku. Napiszcie na dole, proszę. I ona nie chce rosnąć. Co zrobić, żeby te liście zaczęły rosnąć? Bo widzicie, ona cały czas jest takich samych rozmiarów. Nie więdnie, nie ginie, więc się jej nie pozbywam, ale chciałabym, żeby zaczęła coś tutaj od siebie dawać. No tutaj Ścindapsus naprawdę ruszył z kopyta. Piękne, mięsiste liście. I to są jedyne miejsca, gdzie mogę mieć kwiatki w mieszkaniu, bo gdyby one stały gdzieś niżej, oczywiście kot by zaraz się za nie zabrał i byłyby zielone wymiociny w każdym jednym pomieszczeniu, wydaje mi się. On bardzo lubi takie właśnie liściaste, lekkie, cienkie kwiatki. Kaktusów nie rusza. Myślę, że tego też by raczej nie ruszył, bo jest dosyć mięsisty, ale Ścindapsusa nieraz już mi zażarł i nieraz już po prostu zwymiotował wszystko, co pochłonął. No lepiej chyba nie będzie. To jest wszystko, co dzisiaj od pogody dostaniemy. Najważniejsze, że nie pada i możemy iść do sklepu. I jednak nie udało uciec się nam przed deszczem. W drodze powrotnej, jakieś 10 minut przed dojściem do domu, złapał nas deszcz. I jak widzicie, moje okulary są jeszcze mokre, ale na szczęście mała była cała przykryta, spała, więc nie zmokła za bardzo. Ja bardziej zmokłam jak ona. Ale tak jak Wam obiecałam, idziemy teraz do kuchni i pokażę Wam zielone warzywa, zielone rzeczy, które kupiłam sobie do konsumpcji na diecie low carb. Tam, 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 tam. To jest wszystko, czego potrzebuję na cały tydzień, mogłabym powiedzieć. Wystarczy mi na cały tydzień, no. Cebula oczywiście nie tylko dla mnie, ale do różnego rodzaju innych potraw gotowania. Tutaj jest pasternak w Wielkiej Brytanii, w Anglii nie ma białej pietruszki, jest pasternak. Brokuły, oliwki, które bardzo lubię dodawać do sałatek. Sałata rzymska, chyba tak, tak po polsku to warzywo się nazywa. Worek marchewki. Z marchewką aż tak bardzo nie przesadzam, ani z pasternakiem, bo to są jednak warzywa, które są słodsze, ale lubię zjeść. Nie jestem aż tak bardzo restrykcyjna. Dwa opakowania masła. Kolendra jest i awokado. Bardzo zdrowe źródło tłuszczy. No i jeszcze jest rukola, którą także dodaję do sałatek, bo lubię jej taki ostry, pieprzny smak. Rozkładałam właśnie teraz pranie i przypomniało mi się, że zapomniałam poruszyć jeszcze jedną kwestię w tym filmie, mianowicie to, jak radzicie sobie z czasem, kiedy wasze dzieci śpią. To było pytanie w zeszłym filmie kierowane do mam, bo ja troszkę się w tym zatraciłam. Na samym początku, kiedy mała miała kilka tygodni, jeszcze mi jakoś wszystko wychodziło. Nie byłam aż tak bardzo spięta na to, aby wszystko było zrobione. A teraz, wiecie co, po tych kilku miesiącach właśnie coś mi się odwidziało. I ja, kiedy ona śpi, mam tak jakby motorek w tyłku i robię wszystko, co zalega. I chciałabym się tego pozbyć, bo zaklinałam siebie na początku, żeby tak właśnie nie postępować, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu. I jak pamiętacie, robią sobie make-up codziennie, robią sobie paznokcie. Ale teraz, kiedy ona po prostu jest obudzona coraz więcej, ja zauważam, że tego czasu mam po prostu coraz mniej. I pytałam się Was, dziewczyny, jak Wy sobie radzicie, radziłyście w takich właśnie kwestiach i po prostu trzeba odpuścić. Ja muszę sobie to wbić do głowy, żeby odpuścić, żeby nie wymagać od siebie niewykonalnego, żeby siebie stawiać także wysoko i dbać przede wszystkim o umysł, o zdrowie psychiczne, bo na dłuższą metę to nie wypali. I wiecie co? Wczoraj miałam totalną olewkę na wszystko. Fakt faktem, większość rzeczy była zrobiona, ale zawsze wcześniej jeszcze znalazłabym coś do zrobienia, to wiecie, wytarcie kurzy, posprzątanie, pozamiatanie, takie małe pierdoły, które wykonywałabym po to, żeby wypełnić tą lukę, kiedy siedzę i nic nie robię. Muszę się po prostu nauczyć siedzieć i nic nie robić. Także dziękuję bardzo za sprowadzenie mnie na ziemię i przypomnienie mi, że robota nie ucieknie, świat się nie skończy. Ja muszę sobie przypominać, aby mówić stop, żeby móc po prostu odpocząć.
Dobra, moi drodzy, to chyba wszystko w dzisiejszym vlogu. Nie mam Wam nic więcej tutaj ciekawego ani interesującego, wydaje mi się, do zaktualizowania, do powiedzenia. Miałam nagrywać denko dzisiaj, ale po prostu musiałam wiele rzeczy wyrzucić z siebie. I widzicie, teraz piękne słońce wychodzi. Ja po prostu tej pogody nie rozumiem. W następnym filmie, mam nadzieję, będzie denko, a jak nie, to ono będzie za 2 odcinki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wiecie, z małym dzieckiem nic tak naprawdę nie można sobie zaplanować w 100%. Okej, moi drodzy, jeżeli miło spędziliście dzisiaj ze mną czas, te kilka chwil, to proszę o łapkę do góry. Nie zapomnijcie, proszę mi napisać o tym, co sądzicie, abym więcej rzeczy związanych z dietą low carb wprowadzała do właśnie codziennych vlogów. To mi bardzo pomoże w kreowaniu treści dla Was. A ja co? Tradycyjnie, standardowo życzę Wam udanej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!